Cześć, witam was bardzo serdecznie. Ja jestem Drax, a to jest gra X4 o podtytule Foundations. Dzisiaj będzie materiał na żywo, który nagrywam na prośbę jednego z widzów. Serdecznie pozdrawiam. Postanowiłem nagrać pierwsze wrażenia po już pewnym okresie rozgrywki, natomiast teraz zaczynam po raz kolejny od nowa, żeby sobie już grę troszeczkę obcykaną zacząć grać od początku właśnie. I postanowiłem zacząć nagrywać w takim właśnie momencie, gdzie tutaj widzicie na stacji lądował, ale teraz bardzo szybko odleciał. Ciekawe dlaczego. Jakiś transportowiec, jakiś fraktowiec. Dzisiaj chcę wam na szybko opowiedzieć troszeczkę o X4, dlaczego to jest ciekawy tytuł i zrobić taki materiał, powiedzmy, pierwszowrażeniowy. Natomiast jeżeli się tak zdarzy, że uznam, iż warto, to będzie też na kanale pełnoprawna recenzja za jakiś czas. Tymczasem, nie będąc pewnym, czy recenzję będę nagrywał, stwierdziłem, że przynajmniej nagram materiał z wrażeniami, a to dlatego, że tytuł jest wyjątkowo warty uwagi dla każdego fana i miłośnika science fiction oraz podróży kosmicznych. Jak wiecie, na kanale faworyzuję i po prostu lubię grywać w tytuły osadzone w przestrzeni kosmicznej, w których mamy jakąś swobodę rozgrywki, swobodę po prostu rozwijania się, eksploracji tego świata. A seria X tudzież X jest bardzo zasłużoną serią w tej tematyce, więc dzisiaj postanowiłem wam troszeczkę przybliżyć dla tych, którzy nigdy nie grali, oraz dla tych, którzy grali, wyjaśnić, jakie są różnice i czy po ostatniej wtopie pod tytułem X Rebirth, czyli poprzedni tytuł, czy jest duża różnica, czy warto zagrać. Spójrzcie, to jest pierwsza rzecz, która się rzuca w oczy w tej czwartej odsłonie serii. To jest naprawdę fajnie zrealizowany pobyt na stacjach kosmicznych, w dokach, gdzie widzimy skalę okrętów, które... O, coś nad nami wybuchło, jeszcze ciekawiej. Skalę okrętów, które po prostu lądują, dokują i tak dalej. Więc to jest widoczek warty zauważenia. Ten okręt, który widzieliście, on był taki... Wydaje mi się, że to jest średnia wielkość. Na pewno są większe okręty, natomiast tutaj akurat mi się udało taki transportowiec zauważyć. Nad nami troszeczkę daje się we znaki pole siłowe, które po prostu co pewien czas rozmywa nieco obraz, bo stacja jest niby otwarta, ale żeby zachować atmosferę, właśnie mamy takie pole siłowe. I tutaj kolejny ląduje. Tylko nie wiem do końca dlaczego, czym to jest spowodowane. Teraz zauważyłem, że lądują i bardzo szybko startują z tego miejsca. Natomiast w pewnym momencie również... Ale spójrzcie, jak fantastycznie wygląda ten... I co więcej, możemy sobie wejść i polecieć razem z tym tutaj jegomościem i można się zabrać jako pasażer na gapę. Czytałem bardzo zabawną recenzję na Steamie człowieka, który z ciekawości wszedł na NPC-owy okręt. No i został uprowadzony, po prostu okręt odleciał wraz z nim na pokładzie. Bardzo się zastanawiam nad tym, jak jest rozwiązana w tej sytuacji sprawa z naszym własnym potem okrętem, żeby jakoś nie być zdanym na podróżowanie cały czas na gapę. Tego jeszcze nie sprawdziłem na własną rękę, natomiast przeciekawe, przezabawne sytuacje faktycznie mogą się zdarzyć. Zaraz wrócimy na mój okręt, natomiast spójrzcie tutaj, widok naprawdę jest fajny i to jest jedna z wielu stacji. Większość stacji posiada jakiś rodzaj otwartego doku, to znaczy niekoniecznie tak jak tutaj dach jest cały otwarty, czasami jest to po prostu szeroki wlot. Natomiast spójrzcie tutaj, przede mną jest część, po prostu jesteśmy na stacji kosmicznej. Zaraz wylecimy na zewnątrz, sobie obejrzymy tą stację z zewnątrz i zobaczycie po prostu, jak to wszystko wygląda w skali. Tutaj za stacją, jak widać, w tle jest duża planeta. Na planetach lądować nie można, one służą nam za wizualny cukierek, za tło, ale plusem z serii X i czwórki również jest to, że
jest to zaprojektowane, to nie jest proceduralnie generowane. Pewne elementy świata są losowane dla urozmaicenia rozgrywki za każdym razem, natomiast pewne rzeczy, jak właśnie sektory i takie główne miejsca świata, są zaprojektowane i to jest bardzo fajne, bo po prostu dzięki temu te stacje są sensownie położone w przestrzeni, to wszystko wygląda odpowiednio, właśnie mamy na jakichś orbitach bardzo fajnych planet i to jest naprawdę świetne. Dobrze, na początek chcę wam po prostu zacząć od kilku podstaw, czym jest seria X i zwłaszcza czwórka, co w niej tutaj jest fajnego, natomiast mówiąc troszeczkę pochodzę po stacji i zaraz wrócimy na mój okręt. Tutaj NPC biegają, przede wszystkim zacznijmy od tego, seria X jest serią gier w osadzonej przestrzeni kosmicznej, w których gier single playerowych, o właśnie, podstawowa informacja, to są gry single player, to nie są gry multi, to wszystko są gry single player i taka jest idea, to jest, jak niektórzy mówią, i w wersji single playerowej, tudzież tak naprawdę, ponieważ ta seria była pierwsza, więc to IF jest wersją multiplayerową, troszeczkę tak w uproszczeniu, oczywiście z przymrużeniem oka określając, IF jest wersją multiplayerową serii X. Natomiast dla miłośników rozgrywki po prostu samotnej, ale w fajnych światach, tutaj widzicie, pełno jest różnych NPC-ów i to są postacie, z którymi można potem latać, można ich wynająć jako członków załogi, jako pilotów, jako różne inne postaci, również questy od nich można brać, no po prostu to są inni uczestnicy tego świata, tak? Więc jest to seria single playerowa, natomiast jest to seria, która jak żadna inna w przestrzeni kosmicznej nie daje takich możliwości jak seria X, zwłaszcza no trójka była bardzo mocno rozbudowana, do niej dodatki, o tutaj mamy takie przydatne troszeczkę jak ruchome schody, żeby przyspieszyć poruszanie się i można naprawdę szybko się po stacji przemieszczać, jeżeli się chce. Jest to seria, która jak żadna inna daje ogromne możliwości rozwoju, ponieważ nie wcielamy się tutaj jedynie w rolę pilota samotnego wilka, który będzie przez całą grę pilotował ten jeden swój statek, zmieniał go, upgrade'ował, oczywiście to możemy robić, zmieniać, upgrade'ować i tak dalej, frakcje, świat żyjący, wojny między tymi frakcjami, no gospodarka, cały ekosystem świata jest zbudowany i działający, natomiast to co wyróżnia ten tytuł, to jest to, że jest to w zasadzie symulator tworzenia imperium, ponieważ oprócz posiadania własnego okrętu, a tutaj właśnie doszedłem, to jest chyba mój, chyba że tu jest jakiś podobny, nie, to jest chyba mój zaparkowany tutaj. Na szczęście, jeżeli chcemy się przemieścić szybko, bo się zgubiliśmy na stacji, wystarczy nacisnąć Enter i kliknąć go to ship i od razu się teleportujemy na statek, bardzo przydatna funkcja. Natomiast to jest mój statek, tutaj Explorer, pierwszy statek po prostu w jednym ze scenariuszy dostępnych. No i cóż, jest to symulator Imperium. To Imperium, na czym ono będzie polegać? Otóż w grze rozwijając się możemy z czasem dokupować kolejne statki, tworzyć floty, obsadzać je załogami, które kompletujemy. Możemy zlecać tym flotom różne działania. Automatyczne również, typu handel, wydobycie surowców, i tak dalej, więc w zasadzie możemy w pewnym momencie zaprogramować część działania Imperium. Również możemy budować własne stacje kosmiczne, własne kopalnie, własne wszelkiego rodzaju części infrastruktury kosmicznej właśnie, przepraszam was bardzo, zapędziłem się z tym właśnie. Otóż różne części infrastruktury kosmicznej budujemy sobie i potem obsadzając tą infrastrukturę typu kopalnie, stacje i tak dalej, naszymi załogami, naszymi okrętami możemy sprawić, że to wszystko będzie zarabiało, będzie działało. Z czasem również nasza frakcja, nasze imperium może wdać się w potyczki z innymi imperiami i możemy walczyć oczywiście o przestrzeń. Tutaj spójrzcie, że mogę na swój okręt, mogę bez problemu wejść, nie ma czegoś takiego jak okręt ładowania, tu jest moje krzesełko, proszę bardzo, siadam sobie na krześle i na razie sobie
wydokujemy i z zewnątrz sobie poglądamy troszeczkę stację i będę wam dalej opowiadał. Otóż nasze Imperium to jest właśnie to, co wyróżnia tą serię. Jest pewien minus i pewien taki łyżka dziegciu w tej beczce miodu. Otóż niestety ta seria zawsze miała to do siebie, że proces uczenia się i interfejs sprawia, że coś mi tutaj gada w tle. Aha, to jest część mojego questa, który tutaj się zaczął w momencie po wylądowaniu na stacji. Zaczął się pewien quest i teraz mam nadzieję, że mnie nie zagłusza, ale chwilę może poczekam po prostu dla pewności, bo nie sprawdzałem niestety poziomu balansu między moim głosem a tym, co się dzieje w grze. Dobrze, skończyło się gadanie, wracam do rzeczy. Nie, nie skończyło się. No dobrze, dobrze, zaraz sobie się tym zajmiemy, a w międzyczasie tutaj widzę, jest jakiś ktoś, kto ma status poszukiwanego pirata, można go bezpiecznie zestrzelić i zarobić parę groszy. A nie wie, że jego koniec jest bliski, zaraz się dowie. Proszę bardzo. To był akurat jakiś tam po prostu taki drobny stateczek, że nie stanowił dla mnie żadnego wyzwania, ale też nagroda z tego nie była zbyt duża. Spójrzcie, planeta. Widok z zewnątrz. Można również tutaj troszeczkę pooperować kamerą. Akurat jestem tak ustawiony, a nie inaczej. Zaraz się troszeczkę obrócę. No dobrze. Proszę bardzo, mój statek w przestrzeni. Z kamerami można robić różne ciekawe rzeczy, przełączać się na widok. No właśnie, wpłynęła nagroda 500 kredytów za ustrzelenie tego jakiegoś drobnego przemytnika, drobnego przestępcy. Zajmę się skanowaniem stacji, za chwilę wam opowiem o skanowaniu stacji, natomiast w międzyczasie jeszcze wracając. Ta seria wyróżnia się właśnie rozbudowaniem, szeregiem możliwości, których nie ma w innych tytułach. Jednak jednocześnie niestety proces uczenia się jest dość taki trudny, zwłaszcza w poprzednich osłonach. Teraz może jest trochę łatwiej, ale naprawdę bym się nie nastawiał na łatwość przyswajania. Niestety tutoriale w grze są bardzo słabe, to od razu mówię. Nie obędzie się bez obejrzenia kilku filmików, jakichś poradników i tak dalej, bo niestety gra nie wyjaśnia bardzo wielu systemów, które są no podstawą rozgrywki, i żeby się nauczyć tego wszystkiego, co można tutaj robić, no trzeba trochę poświęcić czasu, więc to jest taki tytuł, trochę seria, która zawsze była lekko nieprzystępna, jeśli chodzi o graczy z mniejszą dozą cierpliwości, o graczy, którzy po prostu lubią mieć dobrze poprowadzone tutoriale. Tutaj postaram się ustawić jakoś tak, żeby wam pokazać sorki łyczek wody, bo teraz macie troszeczkę taki lekko zamglony widok. To dlatego, że miałem włączony, o, to jest włączony w tym momencie tryb skanowania stacji. On mi podświetla sekcje stacji, które są zbadane, a które są niezbadane. Trochę nawet, powiem szczerze, mało intuicyjnie to podświetla, bo jedne części stacji są na szaro, inne na czerwono, inne na zielono i to tak nigdy nie wiadomo, co się przeskanowało do końca. Jeszcze tego, szczerze powiedziawszy, dobrze nie obczaiłem, nie potrafię z tego kolorowego interfejsu podświetleń dobrze korzystać, natomiast mniej więcej widać przynajmniej rozróżnienie między sekcjami stacji, a to jest już przydatne. I w trybie skanowania pod Shift plus dwójka się włącza tryb skanowania. Możemy skanować stację. Co nam to daje? Daje nam to przede wszystkim rozeznanie, co jest co, ale również daje nam to możliwość potem odkrywania questów,
które często są przy stacjach, sygnały wykrywamy i to są sygnały, wykrywamy również, możemy znaleźć coś ciekawego, typu jakąś kontrabandę, blueprint i tak dalej, ale również początki questów możemy w ten sposób wykryć. To są takie dziwne zakłócenia, które słyszymy, szum, wtedy musimy się gdzieś obrócić w kierunku źródła dźwięku i w efekcie wykryć jakąś anomalię, jakiś po prostu sygnał. Ciekawa sprawa, w ogóle od czasu Rebirth, czyli poprzedniej części, która nawiasem mówiąc miała być, ja może wyłączę ten tryb skanowania, bo on podejrzewam, że jako widok jest trochę, może być irytujący. Zaraz się gdzieś przelecimy, natomiast ja tutaj chcę przede wszystkim skupić się na opowiadaniu i trudno mi przychodzi latanie i jednocześnie mówienie. No więc po kilku dodatkach do trójki, która wyszła już ładnych lat temu, gra w pewnym momencie, no, pojawiła się nowa część, tak? X Rebirth nazywała się. Niestety X Rebirth miał być takim wielkim odrodzeniem, restartem bardziej przystępnym serii, a okazał się niczym innym jak grą zabugowaną na maksa i okrojoną z praktycznie wszystkich elementów, z większości w każdym razie elementów, które były atrakcyjne. Ponieważ zamiast możliwości tworzenia wielkiego imperium, flot i tak dalej, mieliśmy w X Rebirth tylko jeden statek od początku do końca, brak możliwości latania czymkolwiek innym. Co oczywiście, no, moim zdaniem, no, odzierało ten tytuł z najważniejszych jego atutów. Faktem, był on bardziej przystępny, bardziej był nastawiony na linię fabularną, ale uważam, że zbyt wiele błędów tam popełniono. O, tutaj jest dobry przykład, ponieważ zbliżamy się do anomalii, a jeszcze w międzyczasie, o, przeskanował nam się tutaj moduł. Mamy po prawej procentowo, ile stacji żeśmy przeskanowali. Natomiast tutaj w przestrzeni przede mną się coś jarzy, iskrzy. To jest jakaś transmisja tutaj jest prawdopodobnie. Zbliżamy się do niej, musimy idealnie się w nią po prostu w odpowiednie miejsce, tak. I zaczyna się tutaj, możemy aktywować jakiś quest. Cóż tu jest? Quest jest... trudność medium. Dobrze, ja teraz nie będę go czytał, po prostu zaakceptuję sobie go. Potem zrobię tak czy inaczej, bo jest średni poziom trudności, więc to nie będzie większym kłopotem dla mnie do wykonania, podejrzewam. I wrócę do opowiadania o X Rebirth i różnicach, jakie są w tych grach. Tam była linia fabularna i jeden statek. Dla niektórych dobra rzecz, być może pod tym względem, że gra była bardziej przystępna. Wciąż miała ciekawy świat. W ogóle wszechświat X jest dość rozbudowany i dość fajny, to trzeba przyznać. Natomiast było tam w tej grze wiele systemów po prostu nieprzemyślanych, irytujących, zmiany, które dla fanów serii były nie do przyjęcia. Gra się spotkała z ogromnym oburzeniem, słusznym oburzeniem, zwłaszcza, że była strasznie zabugowana, wydajność była fatalna, po prostu ja nie byłem w stanie w ogóle w nic trafić, tak gra zażynała nawet na niskich ustawieniach, więc to była generalnie klapa. No i minęło znowu kilka lat i mamy powrót serii do korzeni, czyli pełnoprawny X4, to tudzież X4, o nazwie Foundations, czyli podstawy, można by powiedzieć, i to ewidentnie chyba jest taki nawet bezpieczna nazwa, taka sugerująca ze strony twórców, że chcemy odbudować tą serię i chcemy stworzyć podstawy do czegoś więcej. Ale na szczęście te podstawy, one nie są, jakbyście mogli pomyśleć, nie są czymś takim, powinienem tu wylądować, bo tak mi mówi quest. Zaraz to zrobię, przyjrzyjmy się może temu okrętowi, który tutaj... O, przepraszam, bo zaraz się rozbije. Chciałem tylko troszeczkę podlecieć, ale z odpowiednim właśnie ustawieniem, żeby się tutaj dobrze na to patrzyło. Okej, więc wracając do krótko jeszcze podsumowania w sprawie X Rebirth i Foundation, już do tego żeśmy doszli. No.
Foundations mają być podstawami do dalszego rozwoju serii, ale na szczęście nie jest to gra typu, jak wiele dzisiaj gier, okrojone i poczekajcie, stworzymy content w przyszłości. Nie, to jest ogromna, gigantyczna gra. Odpalę mapę. Ja dopiero zacząłem ten scenariusz, więc nie jestem w stanie wam tego pokazać. Jak to zrobić, żeby wam pokazać skalę tej gry? Pozwólcie, że pomyślę. My jesteśmy teraz jesteśmy tutaj. Jesteśmy tutaj przy stacji, w sektorze, który sektor jest tym heksagonalnym polem. Tak naprawdę ten sektor jest ogromny. Żeby przelecieć sektor, to naprawdę to jest... Sektor to jest wielka, wielka mapa. Takich sektorów w grze jest bodaj 50. To jest naprawdę dużo, bo te sektory, one są wielkie, one w co... Całe, no praktycznie spora część jakiegoś imperium może się mieścić w takim sektorze. To jest praktycznie układ planetarny. O tak to sobie w skrócie powiedzmy, że to jest mniej więcej odpowiednik układu planetarnego. Czyli to jest dużo. I gra jest, moim zdaniem, wydaje się przynajmniej ani nie za duża, ani nie za mała. To znaczy, co to oznacza, nie za duża, nie za mała? Jest duża na tyle, na ile gry w kosmosie powinny być, moim zdaniem, duże, bo powinny być, dysponować odpowiednią przestrzenią, ale jednocześnie nie jest to przestrzeń, która by po prostu sprawiała, że będzie masę pustego miejsca i niewiele tak naprawdę zaprojektowanej jakiejś sensownej treści wewnątrz. Więc tutaj mamy sytuację, w której twórcy po prostu zaprojektowali świat i jest to, ma to ręce i nogi. Dobrze, trochę jeszcze o Foundation, tak na początek, z pierwszych wrażeń. Optymalizacja jest ok, nie jest jakoś fantastyczna, ale jest dobra. Jest to do przyjęcia, moim zdaniem. A dysponuje naprawdę w tym momencie takim średnim sprzętem, bym powiedział. A gram na wymaksowanych ustawieniach, więc myślę, że jest naprawdę ok. Grafika może nie powala, to nie jest jakiś Star Citizen, to nie jest nawet Elite Dangerous, natomiast jest więcej może szczegółów w tym świecie w pewnym sensie, bo te stacje są różne, stacje możemy budować i budować je modułowo, dobudowywać różne rzeczy, masa jest miejsc takich, że widzimy po prostu skalę tych budowli oraz okrętów, to jest bardzo fajne. Co jeszcze warto powiedzieć w kwestii tego budowania i rozbudowania naszego własnego imperium? Może tutaj się gdzieś wybiorę kawałek dalej. Przełączymy się na tryb szybkiego podróżowania, rozpędzimy się tutaj gdzieś, przełączymy sobie nawet widok, troszeczkę zmienimy go na... No, nie wiem, czy to jest najlepszy widok, ale... Może jednak zmienię ten widok w ten sposób, żeby się nie rozbić nigdzie. Podlecimy sobie do kolejnej... Co tu jest? Stacja? Czy tu jest jakiś... jakiś obiekt? Jeszcze nie wiem, co to jest do końca. W każdym bądź razie, możemy w pewnym momencie podróżować i możemy kupować ogromne okręty, podkreślam, ogromne okręty, co dla mnie jest po prostu bajką. Okręty, które są w stanie przewodzić inne okręty. Możemy, nawiasem mówiąc, dokować naszymi mniejszymi statkami na tych większych statkach. To wszystko może na tych dużych statkach możemy obsadzać mostek załogą. Więc jednym z takich wyróżników tej gry i tej serii jest poczucie skali. I to, co było fajnego... O, znowu tutaj jest jakiś drobny przestępca, więc go ustrzelę. To są naprawdę takie drobiazgi, to co lata przy tych stacjach. To nie są, nie powiedziałbym, to są bardziej jak taksówki niż jak pełnoprawne okręty. To nie jest coś, co stanowi wyzwanie, to jest raczej taki bonusik, taki drobiazg, że możemy dodatkowo sobie tam... Tylko należy starać się nie trafić w stację, bo bardzo się złoszczą. Domyślacie się, jak bardzo. Tutaj nawet pod nim została jakaś rzecz, możemy sobie ją wciągnąć.
przyciąga się pod literką O. No i widzicie. Wielkie okręty obsadzone załogami. Widok z mostka, niczym w jakimś pięknym science fiction filmie tudzież serialu. Po prostu typowe widoki na przestrzeń kosmiczną, na stację, na orbitę, na cokolwiek jest przed nami. Więc myślę, że to jest właśnie to, co po prostu chwyta za serce i co sprawia, że tutaj jest jeszcze jakiś przede mną jest jeszcze jakaś znajdźka, czy coś takiego. Użyję dopalacza. Co tutaj jest, co tutaj namierzyłem? No coś tam było. W każdym bądź razie gra nastawiona na poczucie skali, na poczucie rozwoju, stopniowego rozwoju. Nic nie osiągamy tutaj bardzo szybko. To jest gra dla cierpliwych, to jest gra, która ma dać poczucie takiego zbudowania swojego imperium naprawdę od zera, od bycia drobnym jakimś tam, nie wiem, możemy być piratem, możemy być przemytnikiem, możemy na tym więcej zarobić, możemy łapać przestępców, możemy przyłączyć się do wojny i zostać żołnierzem, możemy być kimś, kto eksploruje. I spójrzcie na ten kawałek tej stacji, tutaj jakiś taki okrągły element. Wygląda to po prostu fajnie, a jestem przy jednej ze stacji. Ja wiem, że może troszeczkę powinienem więcej polatać. Jeżeli będę robił recenzję, bo ostatnio u mnie z tym jest naprawdę krucho. Natomiast jeżeli będę robił recenzję, postaram się pozbierać takie kadry. Może nawet zrobię taki osobny materiał z kadrami, żeby wam pokazać różne miejsca w tym świecie. Tymczasem... Co to jest? Tutaj są jakieś wrota. Przelećmy przez te wrota. Są niedaleko. Najwyżej się potem wrócę i to jest bardzo dobry motyw, żeby jeszcze przynajmniej jakiś jeden system odwiedzić i wam pokazać. Sam nie wiem, co jest za tymi wrotami. Więc mamy możliwość, nawiasem mówiąc, przemieszczania się przez wrota oraz przez system autostrad, które były zmorą, utrapieniem i głupim pomysłem X-Rebirth. Natomiast tutaj te autostrady troszeczkę... On rozbije się, Boże święty, ale przydzwoniłem. No i jestem tutaj, tylko czy ja przez nie przeleciałem? Okej. Okay. Proszę bardzo, widok, panie i panowie, proszę podziwiać ten widok. Tak, właśnie tak. Takie widoki to ja rozumiem. I to jest jedna z rzeczy, które w X3 już lata temu, nawet pomimo, że przyznam szczerze, ta gra na tamte czasy była dla mnie za skomplikowana, ale grałem w nią niedużo, ale trochę w nią grałem dla samego ambientu, dla poczucia, dla feelingu, wlatując do różnych systemów. Do tego bardzo dobra muzyka tam była. Niestety w tej części trochę kręcę nosem. Niektóre utwory są fajne, niektóre... Coś czuję, że chyba sobie własny soundtrack kosmiczny będę tutaj odpalał. Natomiast feeling takiego ambientu, takiego chilloutu, takiego przebywania w przestrzeni kosmicznej i widoczki właśnie z orbit, to było coś fantastycznego. I pomimo, że ta gra, ta seria nie utrzymała moim zdaniem takiego tempa, jeśli chodzi o rozwój silnika graficznego, bo X3 swego czasu był naprawdę wspaniały, wizualnie powalający, a tymczasem X4 na tle innych tytułów dzisiaj nie jest taki powalający. Jest ta grafika, jest taka, powiedziałbym, poprawna, jest ewolucją w stosunku do poprzednich części, ale już nie jest takim efekciarskim majstersztykiem, no jak powiedzmy Star Citizen niech będzie, który, nawiasem mówiąc, jak go testowałem, to nie byłem w stanie chodzić po stacji, bo tak mi zażynał. Ale no, trzeba przyznać, że sam silnik takiego Star Citizena, jeżeli go coś uciągnie, to pozwala na naprawdę ładne widoczki. Tutaj jest... Myślę, że starsi gracze, którzy tak bardzo nie cisną na grafikę, będą zadowoleni. A jak ktoś szuka naprawdę efekciarskiej grafiki i to jest dla niego najważniejsze, to myślę, że w tym tytule
To nie będzie tytuł, który go będzie interesował. To jest tytuł raczej taki dla ludzi, którzy lubią się zagłębić i naprawdę mieć szereg opcji i spokojnie sobie eksplorować i spokojnie sobie tworzyć własną przyjemność rozgrywki. Oczywiście są tu różne frakcje. Czy to są te same wrota, przez które przeleciałem, czy to są inne? Zaraz sprawdzimy, bo jeżeli to są inne, to są inne, bo tutaj są wrota, przez które przeleciałem. A tutaj jest początek chyba kosmicznej autostrady, jak się nie mylę. Przelecimy sobie jeszcze przez to, zobaczymy, co jest dalej. Niech będzie chociaż w tym materiale takie kilka widoczków. Ok. Tylko muszę troszeczkę dać tutaj po garach, dodać gazu, żeby się troszeczkę szybciej zbliżyć do tego. I jest możliwość, z tego co wiem, przyspieszania czasu, co było w poprzednich częściach, to znaczy w X3 było. Na pewno, nie pamiętam, Rebirth chyba tego nie było, ale teraz nie pamiętam, bo dość szybko z Rebirth skończyłem, bo niestety no nie podszedł mi. Natomiast jest możliwość przyspieszania czasu, tylko chyba trzeba ten przyrząd wykraftować sobie tutaj, tudzież zakupić. Dobra, przelecimy i zobaczymy, co jest tutaj dalej, gdzie nas to doprowadzi. Spójrzmy. Muszę się napić. O nie, skończyło się. Woda się skończyła. To ja niedługo będę musiał materiał również kończyć, bo czuję, jak mi normalnie zaschło w gardle. Jest tutaj ciemno, nic nie ma. Gdzie jest? A, jest tutaj planeta. Tylko jest akurat tutaj dość ciemno w tej lokacji. Taka dość mroczna jest ta lokacja. Tutaj w oddali widać gwiazdę, która świeci. Nie latam zbyt często na widoku z zewnątrz, ale czasami można się przyłączyć i zobaczyć, jak to wygląda. Brakuje mi, nie wyczaiłem, czy jest, ale chyba nie ma widoku, który, o ile pamiętam, w trójce był, który pozwalał ukryć cały, po prostu kamerę lokował na dziobie okrętu i nie zasłaniał ten cały osprzęt z wnętrza kabiny widoku, natomiast widok był wciąż pierwszoosobowy. Moim zdaniem bardzo dobry widok i będę szukał może jakieś mody, pewnie do tego mody wyjdą, bo myślę, że to jest całkiem dobry pomysł. Lubię oczywiście widok z kabiny, natomiast mimo wszystko czasami człowiek ma ochotę na same podziwianie widoku kosmosu, a nie podziwianie ciągle jednej trzeciej ekranu zasłoniętej przez kabinę. Ale, o, jeszcze co można zrobić, co można zrobić, co w tej grze można zrobić? Można sobie wziąć i sobie wstać w dowolnym momencie. I sobie jesteśmy w przestrzeni kosmicznej i jeszcze nie wychodziłem z okrętu. Tak, zrobimy. Proszę bardzo. Co Państwo widzą? Otóż wyszliśmy z okrętu. Jesteśmy na zewnątrz własnego statku, przestrzeni kosmicznej. A w ogóle to można abordażować, tak? Można porywać, przejmować inne okręty, abordażować, ale do tego trzeba, do abordażu trzeba mieć, zdaje się, Marines. Natomiast jeżeli mamy uszkodzony okręt, to zamiast budzić kupę kasy w dokach naprawczych, jeżeli ma się sprzęt, można wyjść na zewnątrz i go naprawiać. Jeszcze tego nie robiłem, ale wiem, że się da, bo po prostu oglądałem tutoriale, jak to tutaj wygląda. Zresztą w poprzednich częściach to też było. Także było w trójce. Więc latam sobie teraz. Jest duża siła bezwładności w kosmosie. Taka, powiedziałbym, że bardzo realistyczna. Więc trzeba bardzo delikatnie się rozpędzać, żeby nie przesadzić. Natomiast sam fakt, prawda, że można w dowolnej chwili wstać, wyjść na zewnątrz, nie ma żadnego ekranu ładowania, to jest naprawdę duża pozytywna zmiana w ogóle w tej części, że więcej dopracowano elementów związanych z poczuciem takiej skali i naturalności tego, co się widzi, co się przeżywa i tak dalej. No, żeby nie odleciał statek. Teraz to chyba ja jestem rozpędzony w jednym kierunku. Czy mój statek? Nie.
Nie, nie uciekaj mi statku. Dobra, no nic się nie stanie. W każdym razie na pewno sobie ten save'a wczytam, bo i tak poleciałem troszeczkę nie tam, gdzie chciałem. Okej, na tym będę kończył. Myślę, że to jest dobry moment na zakończenie. Myślę, że to jest jeden z tych tytułów, który jak się kupuje, to się kupuje, żeby grać naprawdę setkami godzin. To jest tytuł na setki godzin, nawet na tysiące godzin dla ludzi. Ludzie nawet w trójkę, która miała podstawka, miała premierę, no nie pamiętam, kilkanaście lat temu w każdym bądź razie, dawno temu. Do dzisiaj niektórzy w to grają i to modów do tego wyszło miliony. I myślę, że czwórka jest na tyle bardziej podrasowaną trójką, że jest to krok w dobrym kierunku, że to jest ewolucja, że to nie jest tytuł okrojony. Może nie jestem takim wielkim znawcą tej serii. Przyznaję, brakowało mi trochę cierpliwości do ogarnięcia tego całego interfejsu i głównie w trójce latałem tak, żeby troszeczkę albo pobawić się w pilota wojskowego i latałem dla jednej z frakcji, albo bawiłem się w eksplorację, albo mały handel na niedużą skalę. Nigdy nie udało mi się stworzyć jakiegoś gigantycznego imperium, dlatego że brakowało mi cierpliwości do programowania tych wszystkich szlaków handlowych, tego wszystkiego. Ale na tyle, na ile ja jestem w stanie to stwierdzić, ta gra jest jakimś krokiem naprzód. Widok mojej osoby z zewnątrz. Tu jest, w tej lokacji niestety jest strasznie ciemno. Ta lokacja jest masakrycznie ciemna, więc niewiele tutaj widzicie. Ja nawet sam niewiele widzę. Natomiast spójrzcie, jestem tutaj w takim fotelu kosmicznym, który ma po prostu pędniki, ma silniczki i pozwala się poruszać w przestrzeni kosmicznej. Nie wiem, czy tak bym to zaprojektował, ale tak jest zrobione, no. Pewnie jest to bardziej praktyczne rozwiązanie niż skafander, który miałby na sobie silniki. W każdym razie, to już jakieś dygresje z mojej strony niepotrzebne chyba. W każdym bądź razie tytuł miłośnikom przestrzeni kosmicznej i rozbudowanych gier bardzo polecam. Jest to tytuł, który powinien wystarczyć na naprawdę dużo czasu, dlatego powiem, że to jest warty swojej ceny tytuł. To nie jest jedna z gier, które kupujemy na to, żeby kilka godzin przejść kampanię i się skończy zabawa, tylko to jest tytuł na lata zabawy. I kolejnym takim też ważną informacją jest to, że firma, która tworzy te gry, jest znana z tego, że je potem latami rozbudowuje poprzez darmowe patche. Też dodatki co pewien czas wychodzą, ale koncentruje się to przede wszystkim na darmowych patchach, na dużych dopracowywaniu contentu, dodawaniu jakichś elementów. Faktem też niektórzy uszczypliwie mówią, i to jest też w tym dużo prawdy, niestety, że gry tej firmy zawsze wychodziły strasznie zabugowane, więc oni wypuszczali grę z wielkim, fajnym, powiedzmy, światem i fajnymi możliwościami, ale zabugowaną na maksa, i potem latami ją łatali, aż w końcu doprowadzali te gry do poziomu naprawdę fajnego i wydawali kolejny tytuł po pewnym czasie. No tak, takie jest podejście tej firmy, ale z plusem jest na pewno to, że poza tym, co mamy w chwili premiery, na pewno można być pewnym faktu, że ten tytuł będzie jeszcze poprawiany, rozbudowywany, a tak jak powiedziałem, nie odczuwamy tutaj bugów. Gra nie jest tak zmasakrowana, jak to często tytuły tej firmy bywały. Jest relatywnie naprawdę dobrze. Ja nie doświadczyłem żadnych poważnych kłopotów póki co. I jak czytam na sieci, to ludzie również relacjonują, że jest ok. Więc to wszystko z mojej strony, bo tutaj już tkwię w przestrzeni kosmicznej, będę musiał sobie save'a wczytać. Akurat widok nie jest w tej lokacji jakiś imponujący, jest taka dość mroczna.
No ale też jest to fajne w tym tytule, że są lokacje przepiękne, są lokacje bardzo na tle tych przepięknych lokacji nijakie i odkrywanie tych sektorów, które są w jakiś sposób imponujące, no jest bardzo przyjemne, przynajmniej dla mnie. Więc to wszystko z mojej strony. Łapka w górę pod filmem, jak się podobało. Zapraszam do komentowania, może zadawania pytań, jeżeli będę wiedział, to odpowiem, i dzielenia się swoimi jakimiś doświadczeniami. No i zobaczymy, co będzie dalej. Może z czasem jakaś recenzja taka bardziej zwięzła, może jakiś poradnik, jeżeli no jeżeli poczuję się gotowy na poradniki, to przygotuję dla Was jakiś poradnik. Tymczasem do usłyszenia, trzymajcie się ciepło. Cześć!